Poniedziałek 16 listopada to kolejny dzień przygotowań tymczasowego szpitala w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. Logistycy z 10 Brygady Logistycznej przywieźli już tutaj pierwsze transporty środków do ochrony osobistej na potrzeby szpitala. Takie szpitale powstają w całej Polsce, w dużych miastach. Działają już w Warszawie i w Krakowie. W pozostałych najszybciej otwarte będą na koniec listopada. Nasz opolski szpital tymczasowy przewiduje otwarcie na 28 listopada. Cały czas trwają prace przygotowawcze, ale największym problemem jest kadra. Cały czas trwa nabór. Potrzebni są lekarze, pielęgniarki, cały zespół administracyjny i wolontariusze. Szpital objęty jest patronatem przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu i tam też można dowiedzieć się szczegółów, jeśli chodzi o rekrutację. To bardzo ważny temat, ponieważ bez kadry nie będzie szpitala.